Dzień dobry, Jacek Til, witam Państwa serdecznie. Prezydent miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają w dniu 6 grudnia o godzinie 16 wszystkie dzieci z rodzicami na plac Jakuba Wejhera, gdzie odbędą się tradycyjne mikołajki. W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie. Nagrody wręczy prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrand w stroju świętego Mikołaja. Dla dzieci przewidziane są liczne zabawy i konkursy, a także występy artystyczne. W dniach 29 i 30 listopada zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka żywności dla potrzebujących. Wejherowscy wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny oraz Stowarzyszenia Naprzód Wejherowo będą zbierać żywność w supermarketach w Wejherowie. Wolontariusze będą czekać przy oznakowanych koszach. Każdy może przekazać im jeden lub kilka produktów spożywczych. Produkty rekomendowane przez banki żywności to m.in. mąka, olej, konserwy oraz słodycze. Artykuły podarowane podczas świątecznej zbiórki żywności trafią do magazynów banku. Będą tam posortowane, zważone i policzone. Następnie te produkty zostaną przekazane podopiecznym organizacji charytatywnych, które systematycznie wspierają najuboższych. Pomoc dociera do najuboższych z różnych grup, są to m.in. rodziny wielodzietne, osoby bezdomne, chorzy i bezrobotni, którzy żyją w ubóstwie. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand ogłosił po raz 12 konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie Wejherowa. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach. Dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych oraz dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych. Komisja powołana przez prezydenta miasta będzie oceniała zgłoszone dekoracje według następujących kryteriów. Pomysłowość i samodzielność dekoracji, widoczność dekoracji z zewnątrz, niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie, ogólny wyraz estetyczny. Zgłoszenia pisemne do 29 grudnia tego roku przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie przy ulicy 12 Marca 195. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 677 7106. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie, sąsiadów, znajomych, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. To wszystkie informacje. Do widzenia.